Cześć, witajcie. Marcin z tej strony, z blogu Social Trader. Dzisiaj bez mojego dłuższego wstępu zapraszam Was do obejrzenia materiału Filipa, gdzie wszystko się, że tak powiem, z poprzednich dwóch filmów Wam wyjaśni odnośnie, tak powiem, planu, który sobie Filip założył. Czyli w tym materiale dokładnie omówi Excel, którym zarządza swoim kapitałem oraz każdą z pozycji. Po zakończeniu materiału, który będzie trwał około 12-13 minut, będzie mój, że tak powiem, materiał dotyczące dostosowania tego Excela do moich runów, które planuję w najbliższym czasie wystartować. Także zapraszam Was do oglądania. Right, here we come with putting together a plan, a progressive plan where we want to go about in achieving what we want to achieve, right? What I'm going to do first of all is show you currently. I've started in the beginning of May. There you can see the expected return. We started with a starting capital of $250. Expectancy is 50 pips per month, which work out 2.5 pips per day. May and June, I've decided to keep my position size at one mini lot. And in May, we had 130 pips, which resulted in $130, because one mini lot, one pip equals $1. And in June, it realized 168. And for July, I'm up 936. And that gives me my account at this moment of $557.36. Right. There you can see the capital for those 2 months, and that are for those 2 months already, and another 9 for July. But what I want to do now is I want to show you what's going to happen lower down should we just make our just 50 pips. So it's going to be the 50 pips times our contract size. Now, first of all, let me show you how I get to that contract size. What we do is we take our capital divided by 2, that's 274, and then divided by 1,000. That gives me 0.274 full lots, which is 2.74 mini lots. That's what I'm currently busy with, 2.74 mini lots. Right, you can round it up or down. You can make it 2.7 mini lots if you can't get the 4 at the bottom. So that's not the real crisis. I won't mark it up. I'll rather round it down and not round up. So then you, otherwise you might escalate a little bit with your position size. Currently in June, it should have been 0.19, the 380 divided by 2 is 190. Divided by 1,000 is 0.19, but I've decided to stay at 1 just for the ease of mind. You see, once again, that emotions. Just to get myself to the point where I feel comfortable with it, but my account has grown more than 100% in the 2 months, so now I'm going with 2.74. It's not that I'm jumping quickly now. It's going to be a little bit of emotions for sure, but should I have a bad run, you'll see what's going to happen now. Let's say I'm going to have a negative year. Then it's subtracted, so my capital is going to get less, and as it gets less, so will my contract size as well. That is very, very, very important to have your spreadsheet like that. That if you are negative here, that should be changed so that your risk become
lesser as your account should come lesser. But as if it grows, that should be make higher. If you have a very good, let's say a 60 pip run here, then that should be increased for your next trade as well. Or you can keep it like that as long as you're positive. You keep that for the month. That's the way I'm doing it. But the moment I go negative, I will definitely take my new capital divided by 2, divided by 1,000. That will give me my the amount of position size. But let's going to change that to 50 to say, right, this again is going to be the 50 pips times my mini lots. Right, so if I make 50 pips this month, that means I'm going to have $137 gain, because it's 2.74 mini lots times the 50. That's going to give that to me. Now let's say we do it for the rest of look at what point you're going to achieve your $2,000 a month. Sorry, no, it's not there. There it is. That is the margin. July next year, you will have your $2,000 added to your account. If you stick, if there's only going to be 50 pips a month. But as we go now, you can see there, we make much more than that. Right? The market has been a little bit volatile lately. So and that helps the 5 minutes as well, because your average true range per candle is higher than normal. So that helped us. It's not to say it's going to be like that all the time, but even if we stay with 50 coming up for the next up till July next year, we will reach our 2000 gain, and we will have capital of $9,000 capital. That is what compound can do. There you can see right there already, you start trading one full lot in January, starting trading one full lot. Right, I know the risk is not 2% anymore, right from the beginning, the your percentage risk is not 1% or 2 or 3%. It works about 12.5%. But in the start, I don't have just $250. I have $1,000. Only $250 is with my broker. That's how I start. So the other $750 is there should this go. That's why in the beginning it was very important, the first 2 months. That's why I stayed with that, with a one mini lot, just to get that start that I need. What you can do, if that jump is too high, halve it, make it still that will be 1.37. You can still divide that by 2, you see, then it's 1.37 lots. So it's up to you how you're going to decide your contract size or your position size. And then the next month maybe jump to that 3 mini lots. That's up to you. That's the way you want to feel it, the way you want to do it with your expectations. There's nothing fancy in this whole spreadsheet. There's the risk in terms of pips, about 20 pips per trade. Sometimes going to be a little bit more, sometimes going to be a little bit less, but average, that's what I'm prepared to lose. At some trades it might be 25, 27, but there's a lot of trades that I'm saying, right, I'm only prepared to lose 15 or 12 pips, depending on where support and resistance are. We're going to work through that as well. And there you can see, that's how I've done my sheet at this stage. I just want to change that back and just delete that. Currently I'm 9.36 for the month. Right, that brings me right back to where I am currently with my life account. That's it. You can go with yourself. That's just should I have a 25 loss
what will be the drawdown in terms of dollars. You see, for that account would be 63, for that one would be 137. At this stage, for my 548, that will be 139, should I have a 25%. That is just to have it in mind. It's not really this is the remaining capital after I've opened the position. Remember, there I'm going to open quite a lot, so that's the amount of dollars that I'm going to have left. And that you're going to work out with your stop loss. Should your stop be being hit, that is not taken out. That's why you might find yourself to adjust this side a little bit, because you have remaining capital and your 20 stop with that position size. There should be enough money on your remaining capital to cover your position size together with your stop loss. That is the important stuff you've got to work through. I hope this is clear. First of all, position size is determined by your capital divided by 2, divided by 1,000. That gives you your full lots. It's 0.274 full lots, so that's 2.74 mini lots. And if you enter that, that's going to be the margin you're going to be required. That's going to be the margin that's going to be left over your stop loss together with your exposure. There must be enough money remaining in your capital to cover that. If there is not, reduce your position size. That's very important. And you will see as you go along, you won't trade with a 3% of your capital anymore. It's going to get much higher. Going to get to 20% at one stage. And then you can decide, that's too high, let's reduce it. Let's say you come somewhere here and you are at 0.8 full lots, so 8 mini lots. You can decide, no, that's too high, let's make it 4. That's up to you. But as I said, the strategy backtesting has given quite a high positive result in terms of at least 9 out of 10 trades is correct. So that's why the risk is higher for me. That's the way I'm going to do it. It's your choice to alter that to be within your risk profile. Well, I hope this is clear. I don't know whether there's still something else that I must explain here. I don't think so. But as you can see, it with compound, increasing your position size as your account grows will over time really give you the edge. Mam nadzieję, że materiał, który przedstawił Wam Filip, się podobał. Teraz chciałbym przedstawić Wam to, w jaki sposób ja będę podchodził do ranów, tudzież do tego sposobu zarządzania pozycjami, ryzykiem i jak to robiłem do tej pory i co się stało, dlaczego nie kontynuuję, znaczy nie kontynuowałem tych ranów, które naprawdę mi w zeszłym roku bardzo dobrze szły. Przeglądałem akurat historię grupy Trading Jam Session w poszukiwaniu takiego screena z moim planem odręcznie napisanym. Nie mogę tego znaleźć. Dociągnąłem do 13 listopada, gdzie chyba zamieściłem ostatni taki raport z ranów, które bardzo fajnie szły, ale jak to bywa, emocje wzięły górę i no i nie udało się. Tak naprawdę jestem w punkcie wyjścia. Nie jest to przyjemne, ale walczę dalej. Walczę dalej tak naprawdę ze sobą, a nie z rynkiem, bo gdybym nie popadł w stan taki euforyczny, o kurczę, to ja teraz mogę naprawdę i zrobić to szybciej niż 2 tygodnie, to może bym dzisiaj już był u swojego celu, a tak jestem na początku.
Jeżeli chcecie, dla osób, które pierwszy raz mają styczność z moim materiałem wideo, z moim nagraniem, z moją osobą, prześledzić, jak mi szło, to zapraszam Was na poszukiwania w archiwach grupy Trading Jam Session, bądź też na moim blogu, ponieważ każde podsumowanie szczegółowo opisywałem, pokazywałem, jakie były wyniki. Chcę Wam pokazać, od czego zacząłem. W lipcu 2015 roku, od wpłaty tak naprawdę 800 zł. Wpłaciłem 800 zł i tymi 800 zł udało mi się w najlepszym momencie osiągnąć wynik netto zysku na około 12 tysięcy, czyli powiedzmy, że to jest około 1480-1450%. Byłoby fajnie, gdyby ta krzywa dalej szła. To mniej więcej jest tak. To jest run 0, tu jest wypłata. Tu jest jakaś wpłata, wyzerowanie konta. Tu jest run numer 1, wypłata. Run numer 2, wypłata. Run numer 3, wypłata. Run numer 4, wypłata. Run numer 5, chyba, albo 6, wypłata, i to jest największy moment z największym zyskiem. Co się stało potem? Potem stało się tak, że po ostatniej dużej wpłacie zjechałem całkowicie do zysku 1942 zł i to już był rok 2016. Tak naprawdę rozpoczęły się te złe pozycje przed świętami Bożego Narodzenia. Później długa. Bożonarodzeniowa przerwa, rok, nowy rok, tydzień, że tak powiem, dodatkowego niegrania na rynku, bo wiedziałem, że mi przed świętami źle szło, myślałem, że wszystko będzie ok. Ale jednak nie było ok. Grałem, można powiedzieć, nieodpowiedzialnie, niezgodnie z systemem, mega emocjonalnie, pod wpływem, że tak powiem, słuchania się innych. No i skończyło to tak, jak się skończyło, że można powiedzieć, że wyzerowałem, tak? Wyzerowałem te całe 5 miesięcy dobrej, moim zdaniem, pracy. I tak naprawdę no, mamy dopiero w tej chwili maj i mogę o tym gdzieś w kuluarach, jak ktoś się mnie spytał, no to oczywiście opowiadałem. Natomiast tak oficjalnie mogę w tej chwili, no już dojrzałem tak, do tego, żeby powiedzieć, że no po prostu spierdoliłem. Co tutaj dużo mówić, aczkolwiek myślę, że nie jest to historia, która nie jest może niektórym z Was obca. I od tak naprawdę połowy lutego, kiedy pojechałem do Trading Jam Session w Warszawie, żeby pohandlować tam na miejscu z ludźmi, no przygotowuję się do tego, żeby rozpocząć rany na nowo z podejściem tym, które po części przesłuchaliście przed chwilą w nagraniu Filipa, bo jak zwróciliście uwagę, Filip nagrywał to w 2010 roku i już wtedy pokazywał, że grał na pozycji ryzykując około 12%, ale stricte nie było to 12%, ponieważ na koncie miał, na koncie do inwestycji poza brokerem miał więcej. Czyli tak naprawdę mówimy o tym, o czym Rafał pokazywał i pokazuje cały czas, zasady wejścia, też wejścia na rynek z mniejszą ilością gotówki przy odpalaniu ranów. Ja w pierwszym, że tak powiem, pierwszych ranach ryzykowałem około 40% na pozycję.
czyli po prostu przy 40% zamykałem, jeżeli była taka sytuacja, tu pamiętam, ten run był taki dosyć, dosyć długi, on miał te chyba 6 tygodni, było kilka takich większych wtop, które po prostu mnie przyblokowały. Kilka było też takich, które przetrzymałem, nie zamykając, chyba nawet około 40-50%, i fuksiarsko mi się udawało wyjść. Więc to też jest ten na pewno, moim zdaniem, minus, który wpłynął na późniejsze, że tak powiem, złe decyzje, bo później pojawiły się większe kwoty. To jest też problem z tak zwanym szklanym sufitem, gdzie no, kwota po prostu na rachunku minusowa była dla mnie zbyt duża, taka w odczuciu takim normalnym, tak? Jeżeli, nie wiem, operuję wypłatą w wysokości 5000, to strata w wysokości 2,5, no po prostu jednak jest dla mnie stratą dużą. No i teraz co mam robić? Pozwolić na stratę zwiększającą tę stratę, czy po prostu zamknąć? No i co robiłem? Zamykałem, załóżmy, nie wiem, na poziomie 2000, tam 300, 400, 500 zł, po czym po 15 minutach wszystko się odwracało i leciało w moim kierunku, więc tam no, było kilka takich strzałów, które mnie no, dosyć mocno potargały, ale to jest też błąd, ponieważ nie powinienem pozwolić na tak duże przetrzymywanie strat, bo pociągnęło to po prostu konsekwencje. Teraz co planuję, do czego się tak naprawdę przygotowuję, po co też są te materiały wideo Crash Course. Z jednej strony są też po to, znaczy tak, z jednej strony są po to, żebyście wy poznali cały, można powiedzieć, proces podejścia do budowania strategii, do podejścia do właśnie do zarządzania kapitałem, do tym wyciszenia całej otoczki niezwiązanej z tradingiem, ale tą otoczką, że tak powiem, z życiem osobistym, która ma mega niesamowicie duży wpływ na to, jakie podejmujemy decyzje. To jest po części tak, to jest na pewno dla was, ale po części też bardzo ważne, że tak powiem, dla mnie, żeby sobie po prostu to wszystko poukładać. I no, ten proces trwa, można powiedzieć, już od miesiąca, dwóch. Ja w międzyczasie, jak widzicie zresztą na stronie, cały czas traduję. I jak wygląda mój plan? Troszeczkę zmodyfikowałem Excela Filipa pod to, co ja będę grał docelowo. Bo teraz można powiedzieć, że testuję cały czas sobie te założenia. I docelowo w momencie, jak po prostu wystartuję z ranami, no to po prostu będziecie na bieżąco informowani. Zastanawiam się nawet nad tym, żeby udostępnić wam dostęp do mojego konta, nie wiem, czy poprzez jakiegoś mojego Facebooka, żebym też ja nie odchrzaniał czasem dziwnych trade'ów. Mam nadzieję, że będziecie po części moim takim stróżem, a to będzie dla mnie takim batem, żeby nie odpalać no głupich po prostu pozycji. Jeżeli chodzi o Excel, tutaj nic się nie zmieniło. Załóżmy, to jest miejsce do rozpoczęcia, do wpisania kapitału startowego, z jakim rozpoczynamy. Zakładam, że grając na trzech instrumentach jestem w stanie wyciągnąć około 75 pipsów. I teraz na początku zakładałem, że będzie to tygodniowo, ale nie chcę się znowu ograniczać co do czasu, że muszę w ciągu tygodnia tyle i tyle zrobić. Będzie to 75 pipsów do zmiany, do zwiększenia wartości jednego pipsa. Czyli po prostu po każdych 75 pipsach, które zdobędę, będę zwiększał wartość pozycji. Idealnie by było, gdyby każdy taki tygodniowy, tak, żeby te 75 pipsów, to był jeden tydzień. I tutaj mam założone sobie, że to jest, można powiedzieć, całość, jeden kolor, to jest jeden run, tak? Jeden duży cykl, w
którym chciałbym po prostu w jakiś sposób się zamknąć. Każdy cykl podzieliłem na cztery osobne cykle, w których będę grał zawsze taką samą wartością jednego pipsa. Teraz o co chodzi z wartością tutaj jednego pipsa? Tak naprawdę to jest nam tutaj niepotrzebne, ponieważ gram na platformie XM. W tej chwili gram na mini lotach. No muszę po prostu sobie ustalić, ile będzie wynosił mój jeden pips. Jeżeli wejdziecie na mojego bloga, w załącznikach dotyczących notatek wstawiłem bardzo fajny i prosty kalkulator wyliczający Wam wartość jednego pipsa w zależności od tego, w jakim, na jakiej parze walutowej będziecie grali, oraz jeżeli posiadacie rachunek w wartościach, znaczy w polskich złotówkach, on po prostu bardzo fajnie od razu przelicza aktualny przelicznik dla kursu euro USD pod kurs, pomiędzy kurs USD, pomiędzy polską złotówką. I teraz tak, jeżeli założyłem sobie, że wartość jednego pipsa powinna wynosić 3 zł 86 groszy po to, aby w sytuacji, kiedy ryzykuję na jeden trade 25 pipsów, ryzyko na pozycję, które jestem w stanie tutaj sobie przyjąć, no w tej chwili to jest 6,43%, tak? Ale gdybyśmy zaczęli od 1000, to to jest około 9%. Czyli jeszcze raz, wartość pipsa 3,86 zł, aczkolwiek zobaczmy, ile teraz by to wynosiło. 3,88 zł. 3,88 zł, czyli dolar no, podrożał od ostatniego mojego, od ostatnich moich, że tak powiem, obliczeń. 3,88 zł. Tak, grosza, przy ryzyku 25-pipsowym, przy kapitale startowym 1000 zł, jesteśmy w stanie na jednej pozycji stracić 96 zł, co daje nam 9,6%. Zakładając, że na każdym ranie, małym raniku, tak powiem, będziemy robić właśnie te 75 pipsów, to w ciągu 16-17 mini raników z kwoty 1500 zł, coś chyba, momencik, to jest 1500, tu jest 75. Dobra, już cofnąłem się do dobrych wartości. Czyli jeszcze raz, zakładając kapitał startowy, w sytuacji, kiedy każdy ranik będziemy kończyć po osiągnięciu 75 pipsów, potrzebujemy takich 17 raników, żeby dojść do kwoty 50 tysięcy złotych. W międzyczasie każdy ranik powinien być nagrodzony. Powinniśmy wypłacić jakąś część naszych zarobków, tak, żeby po prostu poczuć, że no coś mamy z tego. Tak? Bo jeżeli będziemy widzieć tylko i wyłącznie papierowe pieniądze, no to tak naprawdę nic z tego
po prostu nie mamy. Tak? Papierowe pieniądze wirtualne za to, że tak powiem, nic nie jesteśmy sobie w stanie kupić, sprawić i no, można po prostu je przegrać. Więc ja założyłem, że po każdym pełnym ranie będę robił sobie jakąś nagrodę. I założyłem sobie, że będzie to około 10% zysku z każdego rana. I teraz tak, gdybyśmy oczywiście tych. Oczywiście można byłoby nie nagradzać się. I byłoby to w wyniku zdecydowanie szybsze. O jeden tak naprawdę ranik, żeby osiągnąć wartość 50 tysięcy. I powiem tak, Excel przyjmie wszystko. Z tymi pozycjami nie mam problemu. Z tymi pozycjami też nie mam problemu. Czekajcie. Z tymi pozycjami nie mam problemu. Z tymi zaczynam już mieć. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, wartości ranikowe. I to jest rzecz, z którą będę musiał sobie radzić. Jak chcę to osiągnąć? Oczywiście najlepiej jest tak, jeżeli prowadzimy pozycję i wyciskamy z niej maksimum, tak? Pozycja, wejście, tak jak mówi Rafał, do nieskończoności. Super, ekstra, naprawdę, to jest bardzo fajna idea. Chciałbym ją stosować, ale nie mogę z tego względu, że gram w określonych ramach czasowych, o których mogliście poczytać na moim blogu. Z reguły jest to po pracy, czyli mówimy o godzinie 15:30, 17, 18. I teraz oczywiście tam w tych, że tak powiem, okresach czasowych są fajne ruchy, które można wyciągnąć i ja będę się starał to robić, ale mam plan, tak, żeby zamykać pozycję bez względu na to, czy, nie wiem, pozycja idzie w naszą stronę po określonej wartości zysku w złotówkach. Wszyscy mówią, patrzmy na pipsy, ok, jak najbardziej, tylko że to nie pozwala, jeżeli sobie, że tak powiem, włączymy handel, nie pozwala nam, żebyśmy po prostu tutaj nie patrzyli na ten zysk w złotówkach. No, nie ma szans. Ja po prostu, proszę, w pipsach czy w punktach, ja po prostu zawsze patrzę na te złotówki i do złotówek chcę się przyzwyczaić. Więc owszem, ludzie mówią, patrz na punkty, ale ja po prostu nie potrafię. Dlatego patrzę na zysk, chcę się z tym zyskiem oswoić, tak żeby dochodząc do tych ranów, patrząc na zysk w wysokości 800 zł, wiedząc, że to jest cały czas, to mając świadomość, że to jest cały czas taka sama ilość punktów jak tu, zamknąć to i być zadowolony po prostu z pozycji. I mam nadzieję, że mi się to, mam nadzieję, że mi się to uda, jeżeli będę, że tak powiem, realizował swoją strategię. Bo chcę wam pokazać to chwileczkę, jak aktualnie idzie mi ram. Znaczy, to nie jest ran, który, że tak powiem, będę kontynuował, bo zakładam, że po skończeniu czwartego mini raniku, czyli całego jednego rana, cały zysk po prostu wypłacę i wpłacę ponownie jeszcze raz kwotę. Te dwa mini raniki zrobiłem w tydzień. Po prostu był to tydzień, kiedy było tak, że po prostu byłem w domu, bo że tak powiem, byłem na L4 i mogłem w całości poświęcić się tradowaniu. No i po prostu szło, tak? Dwie sesje w ciągu dnia, sesja poranna, sesja popołudniowa na dobitkę, a jeżeli po prostu w porannej nie wyszło, aczkolwiek zawsze wychodziło, no to w ciągu tygodnia zrobiłem dwie pozycje.
Natomiast drugiego tygodnia zrobiłem tak. Dlaczego? Ponieważ nie trzymałem się swojej, że tak powiem, strategii. Kompletnie. Wsłuchałem się w porady innych osób, co po prostu było dla mnie zgubne. Ta nauczka kosztowała mnie tysiaka kolejny raz. Dzięki tej nauczce, dzięki tym, to nie jest jedna pozycja tak naprawdę, tu była pierwsza pozycja, tylko po prostu pokazuję, tak jak długo przeciągnąłem, ona była zamknięta. Chyba w nocy, no i to już ustawiłem 100+, to była ostatnia z części pozycji, bo tak, tu była pierwsza pozycja, tu była druga pozycja, ja ją później podzieliłem, ja ją gdzieś tak naprawdę tu zamykałem, no ale ogólnie około straty, około tam, nie wiem, 900, czy tam 1000 zł. No i ta strata znowu mnie otrzeźwiła i mówię, kurczę, znowu zaczynam po prostu robić rzecz, którą przez którą poprzednio znowu przewaliłem te rany i całkowicie się po prostu wyłączam z Facebooka, z grupy, z Zelo. Będę tylko i wyłącznie polegał na tym, co sam będę widział na wykresach. Dzięki tak naprawdę temu, tej wpadce, można powiedzieć, i złych tradach, przypomniałem sobie o sposobie overbalance na wyższych timeframe'ach, które mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogą mi budować sobie scenariusz na dany dzień, bądź też na nawet tydzień, po to, żeby jeszcze lepiej zajmować pozycje na wykresie moim 5-minutowym. Ok, ale wracając do mojego planu, no tak mniej więcej to wygląda. Tu oczywiście wpłaciłem 1100 zł, żeby jednak tego rana podratować. I ostatnie dwie pozycje no wyszły mi na plus, ale po prostu zamykałem je tak jak zamykałem je zgodnie z założeniem, tak, że mam przy tej wartości około, no tu jest nawet, no mówię, 81 do 100 zł, no tu je zamykałem troszeczkę później, bo widziałem, że jednak ten rynek da mi możliwość pociągnięcia tej pozycji, więc nie będę po prostu stricte zamykał, tak, przy 81, zobaczę, 81 zł zamyka. Nie, po prostu daję jeszcze troszeczkę rynkowi popracować. Ale założenie jest takie, żeby na każdej pozycji, załóżmy w danym tygodniu, albo też ranie, w tym raniku, zarobić tyle i tyle złotych. I zamknąć rynek, zamknąć platformę, otworzyć ją następnego dnia. I tak sukcesywnie przez kolejnych 16 reników, po to, żeby osiągnąć to, co nie udało mi się za pierwszym razem. Osobom zainteresowanym udostępnię, albo po prostu w linku pod tym materiałem wideo, udostępnię pusty Excel, ale nie mój. Udostępnię pusty Excel, ten, na którym bazował Filip, gdzie każdy wiersz to jest jeden miesiąc. I popróbujcie, potestujcie, sprawdźcie, jak to Wam się sprawdza, czy takie podejście Excelowe pozwoli Wam w jakiś sposób lepiej zarządzać swoimi pozycjami. Jeszcze trochę, jeżeli chodzi o wyjaśnienie dotyczące wartości pipsa.
Każdy, że tak powiem, rannik rozpoczynam od wyliczenia aktualnej wartości, bazując tutaj na podstawie tego kalkulatora, ponieważ gram na koncie z mini lotami w XM-ie, muszę wiedzieć, jaka wartość, że tak powiem, pipsa, czyli tu w tym przypadku załóżmy, nie wiem, 7,46 złotego i jaką wielkość muszę sobie otworzyć, tak? Czyli tutaj 7,46 to jest na platformie XM 19,2 mini lota przy otwieraniu pozycji na eurodolarze i funcie brytyjskim. Jeżeli będę otwierał na parach crossowych z Japońcem, no to to zawsze jest większe. Więcej po prostu mini lotów muszę otworzyć, żeby pokryć tą wartość jednego pipsa na dany run. Aczkolwiek w tej chwili zrezygnowałem, przez jakiś okres będę skupiał się tylko i wyłącznie na eurodolarze, funcie brytyjskim i DAX-ie. Z DAX-em jest ten problem, że operujemy tylko i wyłącznie jednym lotem, dwoma lotami, trzema lotami. Nie można sobie po przecinku odpalić pozycji. Jeden lot to jest po prostu wartość jednego euro. W sytuacji tutaj, jeżeli mam wartość jednego pipsa, wynosi 5,9 zł, a ja chcę otworzyć sobie jednak pozycję na DAX-ie, bo widzę, że jest fajny setup, to mogę otworzyć tylko za 4,39 zł, czyli za jednego lota. Dopiero tak naprawdę mogę pokusić się o otworzenie dwóch lotów w sytuacji, kiedy będę rozgrywał drugiego, znaczy czwartego, bądź też trzeciego mini rana. Tak zrobiłem też ostatnio. Otworzyłem pozycję na DAX-ie. Tu otworzyłem longa. Do założenia było tak, żeby po prostu cena podejdzie do 75. Jeżeli nie przebije jej od razu, to będę zamykał. Nie przebije pierwsza, druga, trzecia świeczka 5-minutowa. I tutaj był jakiś ten pin spadający, więc mówię, ok, założenie jest 75, osiągnęli, zamykam. Oczywiście tutaj poszli wyżej i zgodnie z tym, co jak patrzę teraz na rynki, no to zasięg tego ruchu, zakładam, że ta korekta się skończyła. Bardzo fajnie obroniło się 1:1 w overbalansie, który poznaję. Zasięg mamy na naprawdę ruch stąd na jakieś, ładnie to wygląda, 500-600 pipsów. Czyli pytanie, czy zobaczymy 10500. Jeżeli zobaczymy 10500 w przeciągu następnych dni, zostanie to przewalone, no to zostaje otwarta droga do kolejnych nowych szczytów w tym tutaj trendzie wzrostowym. Chcę patrzeć na to, co się dzieje na jedynkach, ponieważ obserwując ten overbalance i tutaj ten poziom, jak zerknę sobie na M5, to naprawdę bardzo ładnie to po prostu wyglądało. Nie zgodnie z moją strategią, ale już człowiek się tyle napatrzył na ten rynek, więc jeżeli ma sobie tutaj wyznaczony taki poziom i widzi, że dzieje się tu po prostu coś takiego, szybkie zejście i na piątkach zaczynają podkupywać, no to można po prostu było wchodzić w długie pozycje. Szapoba dla tych, którzy tutaj zarobili na tym ruchu. Ok, dobra, to z mojej strony to wszystko.
jak będę startował z ranami, bo nie ukrywam, że jeżeli zrobię ten trzeci i czwarty, to mogę jeszcze raz spróbować od 1500 zł grać to jeszcze raz. Nigdzie się nie spieszę. Plan jest taki, żeby do końca roku spróbować ten plan zrealizować. Zobaczymy, jak będzie mi szło. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia.